Czy warszawiacy zamiast na Zalew Zegrzyński będą jeździć na Targówek Fabryczny? Ma tam powstać zbiornik wodny o powierzchni 3 hektarów. Łąki, Mokradła i kanał Brudnowski. Właśnie w ramach jego rewitalizacji ma powstać sztuczne jeziorko. Chcemy wzdłuż tego kanału stworzyć miejsca do spaceru, do odpoczynku, do jazdy na rowerze. Chwila relaksu nad wodą? Dzieci lubią wodę, także myślę, że wszyscy rodzice będą zabierać chętnie. Kajaki, żeby były, no to by było dobre. Zalew zaplanowano na Łąkach w okolicach ulic Księcia Ziemowita i Naczelnikowskiej. Ziemia należy do Agencji Nieruchomości Rolnych. Istnieje formuła taka, która pozwala nam nieodpłatnie przekazać ten teren, jeżeli jest on związany z celem publicznym. Takim na pewno jest stworzenie miejsca wypoczynku. Co ważne, sztuczny zbiornik zapobiegnie wiosennym podtopieniom terenu przez kanał Brudnowski. Prace mają się zacząć w ciągu najbliższych 3 lat.